Święta, zarówno te Bożego Narodzenia, jak i Wielkanocne, najczęściej wiążą się ze stołami pełnymi jedzenia. W wielu domach jedzenia jest wtedy po prostu za dużo. Zamiast wyrzucać je do kosza, nadmiarem żywności można się podzielić. To już dzieje się w wielu miastach. Na przykład w Katowicach czy Zabrzu organizacje pozarządowe organizują zbiórki żywności, a w Rybniku czy Rudzie Śląskiej powstały lodówki społeczne. Karolina Komada. Choć sklepy spożywcze, zwłaszcza przed świętami, są tłumnie odwiedzane przez klientów, to w wielu z nich pozostają duże ilości produktów spożywczych z krótkim terminem ważności. Część z nich trafia tutaj, do magazynu Banku Żywności. Mamy partnerskie organizacje, tu z terenu miast ościennych, które od nas tą żywność odbierają. I potem ona jest przekazywana albo w formie paczek podopiecznym danych organizacji, albo w formie gotowych posiłków. Dzięki temu nie trafia na śmietnik, a według najnowszych danych banków żywności ponad połowa Polaków przyznaje, że marnuje żywność. By nie podnosić statystyk, pracownicy tych banków zachęcają do rozważnych zakupów. Przede wszystkim przed wyjściem z domu zajrzeć do lodówki. Spojrzeć na to, co mamy w lodówce i spojrzeć na to, ile jesteśmy w stanie jako rodzina, jako gospodarstwo jednoosobowe zjeść, przetworzyć, żeby nie wyrzucić, nie zniszczyć. W Polsce marnuje się 4,8 miliona ton żywności. Jest to niesamowita ilość żywności. Z tego 60% tej żywności pochodzi z gospodarstw domowych. Skala marnotrawstwa jest duża, choć w niewielkim procencie mogą ją zmniejszyć powstające w kolejnych miastach jadłodzielnie. Można tam pozostawić pieczywo, warzywa i owoce, konserwy, jogurty czy sery. Produkty nie mogą mieć przekroczonej daty przydatności do spożycia. Ludzie się mają dzielić jedzeniem, nie wyrzucać tego jedzenia. Mamy regulamin korzystania z jadłodzielni, więc staramy się tego pilnować, edukować ludzi. W Rudzie Śląskiej jadłodzielnie funkcjonują w dwóch miejscach. Jedna w Kochłowicach przy ulicy Oświęcimskiej 123, a druga w Halembie w pobliżu parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej. Działają w mieście od 2020 roku. Jeżeli pani byłaby głodna, chciałaby podejść, zobaczyć, czy coś akurat w jadłodzielni jest, można z tego skorzystać. Ja wiem, że niektórzy ludzie wstydzą się tego, pójść do jadłodzielni, dlatego bardzo wielu ludzi korzysta wieczorem, pod osłoną nocy, żeby nie było widać, że ktoś korzysta z tej jadłodzielni, ale wydaje mi się, że to jest normalna rzecz, żeby przyjść, włożyć jedzenie, zabrać to jedzenie. Każdy może być w takiej sytuacji życiowej i powinniśmy się tym dzielić. Jadłodzielnie działają również w Sosnowcu, a także w Częstochowie czy Rybniku. Tam powstały już 4 lodówki społeczne, jednak to nie jedyne akcje, które edukują ludzi w tym temacie. Pilotażowy projekt na terenie miasta dotyczący marnowania żywności w stołówkach szkolnych. Mianowicie intendentka z jednej ze szkół w Rybniku wdrożyła nowy sposób odżywiania, przekonała panie z kuchni do nowego sposobu przygotowywania posiłków. No i w zasadzie tam cała ekipa dąży do tego, żeby działać na zasadzie zero waste, żeby się nic nie marnowało z tych przygotowywanych posiłków. Edukacja w zakresie marnowania jedzenia, sieć lodówek społecznych czy przekazywanie żywności ze sklepów do banków żywności mają szersze znaczenie. Wszystkie te akcje mają przeciwdziałać kryzysom bezdomności i ubóstwa.